przyszło czas się już zbroić? Czy tak jak niektórzy tutaj podejmują, z jednej strony czeka nas, no nie wiem, może wojna nawet, a z drugiej strony, czy coś jest na rzeczy, o, jednym słowem? Jest na rzeczy. Ludzie dostają karty powołania w tej chwili, są wzywani do WKU. To w dużej ilości. Jechałem z kilkunastoma ludźmi w pociągu, którzy dostali teraz wezwania. Trwa iście goebbelsowska propaganda w tej chwili. Naprawdę, Goebbels by się nie powstydził tego, co wyczynia reżimowa propaganda obecnie w Polsce. Ja tylko czekam, kiedy jacyś zamaskowani rosyjscy dywersanci napadną na radiostację w Chełmie albo w Zamościu, prawda, i ją opanują, i parę trupów się znajdzie dowodzących, że są to rosyjscy dywersanci. Proszę Państwa, sytuacja jaka jest? 3 lata temu wrócił z Brukseli pan Jan Wincent, znany Państwu pod pseudonimem Jacek Rostowski. I pan Rostowski wrócił i oświadczył znienacka, że Europie grozi wojna. Wszyscy potraktowali jako nie tak. Ja jeden powiedziałem, że na pewno chodził po kuluarach i słyszał, że bankierzy, politycy mówią, że trzeba zrobić wojnę, bo jest zadłużenie straszne i trzeba jakoś się ukryć. Tak jak zrobił Hitler. Przecież są jeszcze ciągle ludzie w Polsce, którzy wierzą, że Hitler to może był nienawidził Żydów, ale jednak budował autostrady. To na kredyt robił, na kredyt. Hitler był okropnym ustrojem gospodarczym. I to samo... co, ta wojna takim miałaby być takim wyjściem z kryzysu? Proszę zauważyć, że Hitlerowi się różne rzeczy wypomina, ale nie to, że doprowadził Niemcy do zadłużenia. Przy ogromie strat wojennych i innych rzeczy to uszło mu na sucho. I to samo jest i tutaj. Ci ludzie, pan Rostowski udzielił wywiadu, proszę zajrzeć do internetu, w listopadzie 2011 roku we Frankfurter Allgemeine Zeitung i powiedział dokładnie to, co ja wydedukowałem. Że w kuluarach europejskich się mówi, że jedynym wyjściem uniknięcia kompromitacji, jakim byłoby ogłoszenie bankructwa, jest zrobienie wojny. Francja i Niemcy takie powściągliwe są odnośnie tych sankcji. Czy to i tak nic nie da? No tak, bo Niemcy swój cel osiągnęły, zainstalowały swoich agentów na naszej wschodniej granicy i nic więcej im nie zależy. No. Natomiast do wojny prą głównie Stany Zjednoczone, bo ten kraj nie tylko, że jak Państwo pamiętają, już dwukrotnie uniknął bankructwa, ostatni raz 26 lutego uniknął ogłoszenia bankructwa, ale oprócz tego on jest w tej chwili u szczytu potęgi militarnej. I teraz jak on jest w ciężkiej sytuacji gospodarczej, to jego uzbrojenia będą musiały być ograniczone. A w tej chwili jest potęgą, prawda? Więc jeżeli teraz ma się te wszystkie nagromadzone rakiety, to nie trzeba czekać, aż się zdarzają, tylko je wykorzystać teraz. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla mógłby tutaj przystąpić do wojny? Ja nie wiem, ile on dał w łapy, żeby zostać tym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, ale w międzyczasie zdążył już kilka wojen zrobić, o ile pamiętam. No kończył, nie zaczynał chyba. Nie, również zaczynał. Afganistan, Irak, to wszystko spuścizna. Nie tylko to, tak. Zrobił również Libię, nie wiem, Państwo wiecie. Nie wiem, Państwo wiecie, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie było nigdy przewrotu wojskowego. I wie Pan? Bo jest to jedyny kraj na świecie, w którym nie ma ambasady USA. Czyli jednym słowem, jest się czego bać, kończąc tutaj temat. Czego bać? Po Morzu Czarnym pływają amerykańskie okręty wojenne. Między Polską, Litwą, Łotwą, Estonią lata kilkanaście amerykańskich samolotów, które najwyraźniej czekają, aż ktoś... Ton rządu taki uspokajający to jest tylko pod... Liczą na prowokację, jeżeli uda się, na przykład ktoś jest zestrzelony albo coś takiego. A przypominam, że samoloty amerykańskie natychmiast podrywają, a gdzieś latają rosyjskie nawet na polu neutralnym. Więc liczą na prowokacje. I są, ja nie mówię, że wszyscy Amerykanie chcą, jest to nieprawda. Ja tylko mówię, że są kręgi w USA, które chcą zrobić wojnę z tych dwóch powodów. Wykorzystać potencjał militarny teraz, bo za 5 lat Chiny będą silniejsze od Stanów Zjednoczonych, prawda? I chcą również ukryć katastrofę. Potem powiedzą, że to nie było zadłużenie, tylko to wojna, koszty były niestety. Ale czy to nie jest naiwność Putina? No bo z jednej strony ta Europa, Stany Zjednoczone, ale właśnie on chyba nie bierze tutaj poprawki na te Chiny, które w pewnym sensie z tego, co... Chiny stoją teraz po stronie Rosji, bo zdają sobie sprawę, że tylko najsilniejszym są Stany Zjednoczone, to trzeba frontować na najsilniejszego, więc Chiny stoją, mimo że mają interesy sprzeciwne, to stoją po stronie Rosji w tym pojedynku. To trochę Amerykanie się wahają, bo to jednak jest miliard ludzi, prawda?
To nie jest takie proste. Diaspora ogromna wszędzie, również w Ameryce. Także się bardzo, bardzo Amerykanie muszą zastanowić, żeby to zrobić. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że jest to atmosfera napięta. Pan Jaceniuk powiedział, że 3 dni temu, czy 4, że najbliższe 10 dni zadecyduje o losach świata. Więc to na to wygląda, że jeżeli dojdzie do jakiejś prowokacji w ciągu najbliższych dni, a się nie wyjaśni sytuacja, to będzie wojna światowa. I to może być nawet atomowa. Także nie chcę straszyć, ale naprawdę poczynania amerykańskie, pan Putin, no, proszę zrozumieć, pan Putin nie miał wyboru. Przecież on jeszcze 2 dni przed referendum na Krymie, on mówił, że to będzie autonomiczna republika, prawda, pod protektoratem ukraińskim, polskim, rosyjskim, ale jak zobaczył wyniki referendum, że 95% chce, no to nie mógł ich nie przyjąć, no, by go wywalili z posady prezydenta, gdyby nie przyjął kraju, którego 95% ludzi chce się przyłączyć do Rosji, to są Rosjanie. No. Za bardzo go pokochali. No, nawet nie. Nawet Ukraińcy głosowali za tym, wie pan, bo wiecie państwo, jak wyglądają te wszystkie rzekome starcia wojsk. Przecież tam trupy nie padają. Powiedzmy, że przyjeżdża wojsko ukraińskie, prawda, tam w sile tam 400 ludzi czy 1000 ludzi. Wychodzi naprzeciw jeden samotny generał rosyjski i mówi, u nas żołd jest 3 razy wyższy. No i ludzie przechodzą do armii rosyjskiej. Tak. Czyli finansowe. I no i w tej chwili Ukraińcy przestali tam wysyłać swoje oddziały, bo wszystkie przychodzą na stronę rosyjską, więc tworzą nowe jakąś formację, jakieś gwardii, coś tam, która ma być odporna na przekusy, będzie wyżej płatna. No sytuacja jest paranoiczna zupełnie, bo nie paranoiczna. Ale chyba jednak nie tak do końca do śmiechu. No nie jest do śmiechu, bo Krym to ludzie machną ręką, no nie można już zarzucić Putina tego Krymu. Ale gdyby pan Putin wsadził łapę na Ukrainę Wschodnią, czy ten, gdzie tam jest tylko 60, 70, może 80% zwolenników idzie do Rosji, ale pozostałe 30 czy 40 nie chce. I tam mogłoby wojść do wojny. Tu wie pan, ja absolutnie sympatyzowałem z przyłączeniem Krymu do Rosji. Ja mówiłem od 25 lat, że on jest stracony. To naprawdę uważam, że pan Putin miał obowiązek. Jak tylko wcielił Krym, powinien natychmiast powiedzieć, że nie zrobi tego samego na Ukrainie Wschodniej i Południowej. Pamiętajcie, bo jeżeli on tego nie powiedział, to ci separatyści mają nadzieję, że on to zrobi. Przecież zaprosili cię na pana Janukowycza. Ten człowiek stał się tchórzem, zostawił swoich ludzi, opuścił ich i uciekł. I teraz dla tych ludzi jedynym zbawcą stał się Putin. I to jest straszne. To jest straszne. Prawda? Jakby dla części ludzi na Śląsku jedynym zbawcą stała się pani Angela Merkel. Prawda? No to jest niedobrze. I mam nadzieję, że pan Putin jednak nie da się sprowokować.